Hejka, witajcie. Kolejny odcinek Zeusa. Lecimy z kolejną misją. Zróbmy sobie tutaj szybkość gierki na 60. Co my tu mamy za misję? Zabić Talosa. Dwie świątynie. Ok. W poprzednim wybudowaliśmy tutaj już... Ulala. Trochę oliwy. No, co z tą oliwą tu się dzieje? Miał tu przywozić tą oliwę. Dobra, ten już poszedł po oliwę. Spoko. Zagrożenia, czy tu gdzieś jakieś nie stoją? Na razie nie. Czy tutaj budujemy coś w takim razie? Brakuje nam ludzi? Tylu jeszcze potrzeba? Ufiu. To przez to, że tutaj... nam się tyle ludzi, kurczę, uciekało. No, dawać tą oliwę. Czy ktoś widział moją włócznię? Jak mogę być strażnikiem bez włóczni? Tam mamy spiklerza. Ci chcą troszkę wina. No, a handlarz gromadzenie. Okej, już nie musimy gromadzić, tylko już możemy tutaj winkiem handlować. No jest towar, jak brak towaru. Ja tu mam ustawione. Dobra. Teraz powinno być Bajlando. Status handlu. Talos atakuje. Oby wielki łazik, kto wie co kołacze się w głowie człowieka z brązu. Wiedz tylko, że Talos rozłościł się i podąża do naszego miasta. Pojawi się za dwa miesiące. Szkoda, że nie za dwa miesiące, no ale dobra. Przybytek Jazona. Wielki łazik, aby walczyć z Talosem, możesz teraz ściągnąć sławnego Jazona do miasta, bo to jest przybytek. No to już. Starajmy się go gdzieś tu wybudować przy tym. Postęp do drogi. No zobaczcie. Aha. Nie musi być tu w tym miejscu. To walniemy go sobie tu. Ci w ogóle tu coś budują? Guziczek, nic nie budują. Dawać mi tutaj tych skubańców. Trzeba robotników, dawać. Trzeba robotników i potrzebujemy teraz tak. Tutaj ci wina chcą, już tu widzę, winko jest, dystrybucja, brawo. Chcą wina. No i ten teraz jedzie, powinni się już tutaj rozbudowywać troszkę. Pięknie idzie w górę wszystko, zobaczcie.
szerszy dostęp do kultury. Talos atakuje. No niedobrze. Pomodlimy się do naszego tutaj bóstwa. Zrobimy coś takiego. Tylko oni tu będą mieli chyba dostęp do kultury. Dzięki tej drodze to. Czekamy, czekamy jeszcze. Damy dla 270. Potrzeba 330. Ale to już pięknie. Talos atakuje miasto. Idź do miejsca wydarzenia. Bardzo brzydko. Ja pierdziele, widzieliście to? O człowieku. Rozpierdoli mi to wszystko. Rozpierdyli mi to wszystko. Tutaj postaramy się to na razie spauzować, no to już to jest po tym, nie? Dawać tego Jasona mi tu szybko. No a ci co? Zawodnika z gimnazjum potrzeba. Gdzie jest Jason? Dawać mi tu Jasona. Ja pierdzielę. Jazda to jest, ale tutaj. 8 koni, 3 tiery, 2 jeźdźcy oddziały. Dobra, ten ma wino. Do koni, koni, koni. Gdzie my tu robiliśmy? Stadninka. Fiu, fiu. Gdzieś tu blisko trzeba te stadninki. Na razie jedną walniemy. Na razie jedną. Powstrzymam napastników przed zniszczeniem twego miasta. Pozdrowienia od Artemidy. No, pani Artemido, na razie to my mamy tutaj inne priorytety. Musimy na razie, pani Artemido, działać z innymi. Musimy tutaj działać z innymi pierdółkami. Potrzebujemy pszenicy. Czy ten poszedł po pszenicę? Czekajcie, zdobądź pszenicę. Dobra, klikniemy 10, żeby zdobył nam tej pszenicy. Wojsko, 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 stadnina druga. Dobra, teraz tak. Też musimy... Sprzedaję widok, Nosos, ok. Przystań tier. Okej. Jedna. Druga. Ile tych tier my potrzebujemy?
Tu zrobimy tak. Teraz tak, ten tu potrzebuje. Co tu się stało? Drewno. Panie Jadzą, 3 tiery, a dobra. Jeszcze 1 tierę muszę wybudować. Moją. O ja cięż niech. Dobra, ci już dostarczają, tu zobaczcie. Ci już dostarczają tutaj cyk. Czemu ci się tu nie rozwijają? Do kultury potrzebują dostępu. No to już lecimy z kulturą, robaczką naszym. Zagrożenia nie ma, higiena wysoka, woda. Tu coś słabo z tą wodą. O co tu chodzi? Raz w lewo, raz w prawo dajesz. Dawać tutaj ładnie. Dawać tutaj ładnie. I zaraz tu powinno być w pytkę ludzi. Okej, okay, drzewo jest. Super. 3 ładunki drewna, 3 ładunki uzbrojenia. Tu już budują ładnie trier. No. Jak tutaj? Koniki? Co z tą pszenicą? Jedzie gościu z pszenicą. Jedzie gościu z pszenicą. Ci tu wykuwają. Dobra. Już tu mają, zobaczcie, pszenicę. Już tam gościu zasuwa z łopatą. Zaraz będą koniki. No, dzieje się dużo, dzieje się dużo. Czy ja tu potrzebuję aż tyle? Tego nie. Opróżnij. Opróżnij. Dobra. Tu jest lodziomiodzio. Tu jest lodziomiodzio, spichlerz mamy. Nasze rolnictwo, zobaczcie. Tu działa. Tu działa. Okej. No, gdzie jest ten ziutek?
tą wodą to się dzieje. Przyjmij. Ten z tą wodą mi tutaj nie dojdzie, no. Co ja tu mam? Pana drugiego muszę postawić z tą wodą, bo tamten nie dojdzie mi. Czy ktoś tu podatki zbiera? Halo. Dobra, ten jedzie z wodą. Tutaj chłopaki, zobaczcie już. Budują, budują. Wiem, że potrzebuję więcej robotników. To nie płaci podatków, tu nie płacą. A ten? A co on, kurde, nie chodzi, nie zbiera? What the fuck? Co z tym gościem? Za mało ich tu może jest. 4 na 8, nie? Dobra. Już tu konik jest. Polecimy. Zobaczcie. Nowa opcja na Agorze. Ujeżdżacz. Będzie gościu ujeżdżacz. Zdobądź drewno. Zdobądź pszenicę. No. Proszę bardzo, jest triera. Przepraszam, co mówię, desant. Tak jest, do domu ich odesłać. Ludzie są nam potrzebni w domach. Jak będzie wojna, to będziemy walczyć, tak? Proszę bardzo. O, grafika, super robota. Musimy postawić ten, ojojoj, i ten, bo nam się tutaj teraz pierdzieli. Zagrożenia. Rosną zagrożenia. Dobra, czy tu coś jest, nie halo? Jest chyba halo, nie? Okej. Okay. Jak ten ziutek? Ją kuźwa się podział. Jest, chodzi tu, pilnuje, no. Ale zobaczcie, jaki skurczy byk. Zabita losa, dwie świątynie, jedna gotowa, no, gotowa, gotowa. Jak tutaj idzie postęp? Pójdźmy, zobaczmy. Gotowa w 23%. Marmuru, ale jest obecnie dostępny. No jest niedostępny, bo jest 3 tiery. Dwa oddziały, 8 koni w stadninach, dobra. Czyli teraz się powinniśmy skupić na wszystkim, co jest związane z końmi. Czyli tu przyspieszmy. Czcij mnie, a powstrzymam napastników przed zniszczeniem twego miasta. Spoko, Argos kupuje więcej wino. Spoko. Zaczynają się igrzyska. Wait a minute. Wojo. Wojo, cumuje desant. Domu w domu, relaks, dobrze. Zobaczcie, ile już jednostek wojskowych. Spoksik. Tu już zobaczcie, mają wszystko, czego w pałacyku. Wszystko, czego potrzeba. Trzy koniki, bardzo pięknie. Tu już nam brakuje chyba tych oddziałów, gdzie będą, zobaczcie. Afrodyta. Czynię twoje miasto tak pięknym jak ja.
Jak tutaj? Trzy triery są, 8 koni w stadninie, 2 jeździeckie oddziały. A od czego to zależy? To chyba zależy, ile tu są, tu jest tych koników, co? Na razie mamy jeden oddział. Przyjmij, danina, Scydoni. Jest drugi oddział, super. Super. 8 koni teraz. Teraz 8 koni tutaj i będzie Bailando. Zaczynają się igrzyska. No, no, no. Pięknie, pięknie. Drugą pozycję zajęli nasi, okej. Chcę być przez ciebie kochana. Uczynię twoje miasto tak pięknym jak ja. No proszę. Momento, momento, kochana Afrodyto, momento. Pomnik szczęścia, super. Podoba się naszym mieszkańcom. Kolejna danina z Sydonii. Chyba zaraz to drzewo trzeba będzie sprzedawać, co? Eksport. Runo. Pszenica, wino. Rzeźby, runo, brąz, pszenica, dobra. No, ile tych koników? Malutko, malutko. Sprzedają mi wina już 4, 4, 4, poczekajcie. Tam mamy 4 winka. 4 koniki. No, dawać, dawać tych koników, dawać. 6. Oj, oj, czy już nie jest 7? Jest. Poślij pojazona. Brawo, zabijemy zaraz Talosa. No to super, ogarnęliśmy to. Bardzo kurczę pięknie. Strasznie dużo oliwy. Eksport wino, rzeźby, brąz, nie, runo. Trzeba brązu, to trochę będzie dokupić. Brązu trzeba trochę dokupić. Jak my tu stoimy z ludźmi bezrobotnych? Trochę mało. Chcę być przez ciebie kochana. No wiem, że chcesz, ale ja tu mam już inne opcje. Nie jedźcie z tym, bo zabiją was. Pojechali. No to zginą. Bardzo pięknie nam to szybko poszło. Pomnik mędrców może tu postawimy. Pomniczek. Oj, 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 oj. Coś tutaj walczą. Walczą, zobaczcie. Dawać tego Jazona. Gdzie jest ten Jazon? No, szybkość. Dawać tego Jazona. Daninka. Jestem Jazon Ciorkos. Do twojej dyspozycji. Jest Jazon. Idzie. Idzie zabić już potwora. No
to walka. Pojedynek Jazona i Talosa. Jazon z Jolkos. Bardzo pięknie. Jest pokonany, można budować drogę. Mogą jeździć z towarem robaczki. Mogą jeździć z towarem. Talos zabity. Eksport? Nie! Jaki eksport? Ty, ja już... O, ale żem odwalił. Zbrojownia przez ten... Nie mam pracowni rzeźbiarskiej. Jest tu. Mnie tu raz. I teraz tak, marmur zdobądź. Nie. Sobie podklikamy. No a ci będą tutaj robić ten, nie? Z brązu. Dawać mi ten brąz. Tak, dobra. To przyspieszamy, bo tutaj do wykonania misji zostało nam tylko wybudowanie tej. Przyspieszmy sobie. Jazon pokonany. Znaczy ten Talos. Przez Jazona. Knossos zostaje wasalem. Dzielny Lazik. Ja, Minos, z miasta Knossos, oddaję siebie i moich zwolenników pod twoje władanie. Z radością wykonujmy twoje rozkazy. Chcę być przez ciebie kochany. Twoje miasto tak pięknym jak ja. Dobra, drzewo już tu wyślij. Tu już chłopaki zbierają. Czy tutaj coś się, Argos, potrzebuje wino? Czy tu coś się już robi? Robią rzeźby się robią. Import drewno, oliwki, brąz, runo. Czekajcie. Potulne produkuje. Poproś o wino. A jakbyśmy poszli teraz na tego Eleusis, podbij to miasto, weź wszystkich, zobaczcie. Jazon pójdzie, flota. Poczekajcie, anuluj, wróć do miasta. Flota, gdzie jest moja flota? Potrzebni pracownicy. Za chwilę. Tu jest najazd teraz na Eleusis. Podbij to miasto. Weź wszystkich. Aha. Niedostępna droga morska. Lecimy. Wysyłamy nasze wojska. Zobaczcie.
posłaliśmy nasze wszystkie wojska i poszli na wojenkę. Poszli na wojenkę, no i zobaczymy, jaki będzie finał, czy pokonamy naszego rywala, nie? Dobra. Knossos nas uwielbia. Dali nam wino, a my zaraz ich bang bang. Argos potrzebuje, wyślij. Podbiłeś Eleusis. Wojowniczy Lazik, nasza armia zwyciężyła w mieście Eleusis, a ich przywódca Akrysos jest poniżony. Ja mówiłem, że kurde, wróci Kryska na Matyska. Miasto Eleusis należy teraz do nas. Na cześć naszego czynu możesz wydawać pomnik. Super robota. Pelion uwielbia cię. No pewnie, że Argos ma o tobie lepsze zdanie. Wracając zwycięzcy wojownicy. Chcę być przez ciebie kochany. Uczynić to jest to tak piękne. Wasal Eleusis, zobaczcie, został już naszym wasalem. Dobra, dajmy im troszkę drewna. I troszkę uzbrojenia. Kto tu jest jeszcze naszym Kiteron? Gdzie jest Kiteron? Kiteron, Teby... Kiteron. No to kurna. Jadziem z nimi. Jadziem z nimi. Tak samo. Jest to Kiteron. Szanuję cię, no ja myślę. Zaczynają się igrzyska. Dziękuję za drewno. Argos uwielbia cię. Podbiłeś Kiteron. Zobaczcie, jak to teraz już się tutaj roz... Armia maszeruje. Wasal. Sojusznik, Fenicja, Cecilia, sojusznik, kolonia, sojusznik, wasal, sojusznik. Nie mamy rywali już praktycznie. Wszystko, co mogliśmy, podbiliśmy. Bardzo, bardzo kurka ładnie. Bardzo ładnie, słuchajcie. Jedyne, co nam tu zostało, podbiliśmy wszystkie miasta, nie? Nie mamy już żadnego wroga. Wybudować świątynię. W tym momencie to jest ukończenie na poziomie 61%. Świątynia Ateny. Brakuje nam co? 32 płyty marmuru, 8 ładunków drewna, 8 rzeźb. Są dwie dostępne. Tutaj się kolejne już tworzą. I lecimy, lecimy pięknie. Skąd ci jadą z tą pszenicą? Tu co? Bo ja tego nie kminią. O co tu chodzi? Gdzie oni z tą pszenicą w tej nazad jeżdżą? Czy nam tu brakuje ludzi do roboty? Bezrobocie 53. Bardzo ładnie jest to utrzymane na razie. Bardzo ładnie jest to utrzymane. Tych odeślemy do domku. Niech tu nie gwiazdorzą. Módl się. Ares wysłuchał naszych tych tutaj próśb. Co my tu potrzebujemy? Zdobądź, przyjmij. Wydaje mi się, że mamy całkiem przyzwoicie to ogarnięte miasteczko, Teby. Dobra, no zostaje mi tu chyba tylko... Wracają zwycięzcy wojownicy. Co może być lepsze od widoku nakarmionych ludzi? Demeter. Przyjmij, przyjmij, przyjmij. Zobaczcie. Ile towaru nam... Wszyscy nas uwielbiają. Kurna rasa.
Zasłużyliśmy sobie na to. Czy ktoś widział moją włócznię? Jak mogę być sobą, może być lepsze od widoku nakarmionych kur? Uhuhu, panie, rzeźby. Rzeźby i jeszcze raz. Rzeźby. Bang. Dobra, teraz to już poleci. Już jak rzeźby są, to zobaczcie. Prezent wino. Pięknie. Przyjmij 24 beczki cebuli. No wszyscy nam po prostu ślą propozycje. Prezenty, a co się stało? Czemu pracowników nie mamy? Halo. Zatrudniona siła robocza 1399. Czy ojojoj? Czego tu nie mamy? Runa? Co z tym runem tu się dzieje? No są szopy postrzygaczy, gdzie oni to włożą? Ej, gdzie jest te runo? Do chuj i do chusteczki. Nie handlujemy już runem. Dawać mi te runo tu, zdobądź. Opróżni? No chyba zdobądź. Jaki opróżni? O matko i córko. Co tu się odjania? Przyjmij. O mamuniu, dawać tu, rozwozić te runo, no. Oj, 97%, zobaczcie, budujemy w tym momencie ostatnią część i za chwilę kończymy epizod. Altana Ateny ukończona, honorując Atenę świątynią, ściągnąłeś ten boginię wojowników, cechów i mądrości do miasta. Sama jej obecność wzmocniła twoich żołnierzy. W pobliżu jest świątynia. Na jej świątyni wyrósł gaj oliwny, a ona sama obiecała pomóc miastu bronić się przed zagrożeniami zewnętrznymi i wewnętrznymi. No myślę, że był to bardzo dobry ruch. Jest pani Artemida. Azyl Afrodyty. Od razu co, lecimy z kolejnym? Czego nie mam? A, miasto może utrzymać tylko te dwie świątynie, dobra. Czyli słuchajcie, wychodzi na to, że za chwilę będzie koniec tego epizodu. Prezencik ślubny. Czekajmy chwilę na lektora. Zmięta losa w stos bezużytecznego żelastwa, usuwając pojedynczy gwóźdź, który zatykał odpływ krwi tego śliżowego olbrzyma. Jednak w czasie jednej ciemnej nocy ktoś zabrał pozostałości po Talosie. Może był to miejscowy rzeźbiarz szukający dodatkowego zapasu spiżu, a może to Hefajstos. W tym samym czasie twoja pozycja na terenie Grecji umocniła się. Większość miast uznajecie za swego przyjaciela. Nawet wielki Minos z Knossos ogłosił się twoim lojalnym poddanym. Cała Grecja mówi o przepięknej szacie i naszyjniku harmonii, które przyrzekł ci Kadmos. W tej chwili są one w drodze do tego. Bardzo ładnie. Zobaczmy, co nas czeka w kolejnym odcinku Zeusa. Sytuacja na górze Kiteron, gdzie znajduje się większość greckich zapasów wina, wymknęła się spod kontroli. Wokół miasta dzieją się dziwne rzeczy. Pojawiły się doniesienia o odnalezieniu rozszarpanych ciał owiec, kóz, a nawet ludzi. Sposób ataku
wskazywał na to, że nie mogły tego dokonać ani wędrująca swora wilków, ani rozwścieczony niedźwiedź. Przerażający widok zwłok wystraszył mieszkańców, którzy zaszli się w swoich domach. Od dłuższego czasu nie otrzymaliśmy od nich żadnej wiadomości. Adrast z Argos postanowił przerwać handel, aby nie narażać życia swoich kupców za kilka nędznych drachm. Jedynym rozwiązaniem tego problemu może być zorganizowanie wypadu w okolice góry Kiteron i sprawdzenie, co naprawdę się tam dzieje. No to sprawdźmy szybciutko. Kiteron opanowany jest naszym wasalem. Wybudujmy trzecią świątynię i będzie zaraz lodziomiodzio. No dajemy, dajemy. To co? A menażeria ogród Demeter? Azyl Afrodyty? Poczekajcie, pomoc. No to nie działa, czemu to nie działa? Pomoc, pis treści. Altana Ateny. No to dobra, to mamy. Azyl Afrodyty. Presji wymagają się walory estetyczne, migrować, będę wiedzieć. O, azyl Afrodyty może, nikt nie będzie chciał emigrować. No to już lecimy, pach. Co? A nie mamy warsztatów kamienierskich? No mamy. Potrzebujesz dwie płyty marmuru? No to dawaj ten marmur tu. Elion marynieje. Zerwane stosunki? Jak koza. Dobra, nie, trzeba to przyspieszyć. Słuchajcie, szybkość. To nie ma racji bytu. Dawać mi tutaj. Chcę być przez ciebie kochana. Uczynić no. Was to tak pięknym jak ja. Lawa? Co tu się odjania? Ej, wow. Zobaczcie, co tu się zadziało. Danina. Nie mamy już miejsca na nic. Lawa się rozlała, słuchajcie, w naszym mieście. Dobrze, tu nic nie miałem wybudowanego. Świątynia. No, dobra. Jadą z robotą. Jadą z robotą, robaczki. Staje. Jakiś inny bóg potowarzyszyłby ci w polowaniu. Czy ktoś widział moją wrócznię? Jak mogę być strażnikiem bez wrócznie? Handlują chwilowo. Ile procent? 85. No jeszcze trochę marmuru i będzie. Azyl Afrodyty ukończony. Dzięki ukończeniu budowy świątyni Afrodyta, bogini uczuć przekonała się o waszej miłości do niej. Teraz ona okazuje miłość dla tego miasta, upiększając go tak, że mieszkańcy nigdy go nie opuszczą. Oprócz tego dopilnuje, aby miasto było bezpieczne przed bardziej gwałtownymi i niekorzystnymi bogami. No to dziękujemy, panie Ate. No, oj, coś się właśnie chyba zadziało, że są potrzebni pracownicy.
O co tu chodzi? Trzeba 45, no dobra. 3 świątynie, a więc za chwilę będzie, słuchajcie, koniec tego rozdziału. Tak to szybko było, wyprzedziliśmy trochę. Oto co znalazłem w okolicach góry Kiteron. Szalone kobiety nazywające siebie melanami, wiecznie odurzone winem, czerpią rozkosz z rozrywania na strzępy ciał swych niewinnych ofiar. Twoja inwazja wygnała je z góry Kiteron. Teraz te sługi Dionizosa rozproszyły się po całej Grecji, wszędzie budząc przerażenie. Bardzo szybka misja. Tak już rozwinięte było miasto, opanowaliśmy Kiteron już w poprzedniej misji. Wystarczyło budować trzecią świątynię i kolejny kryzys winny zażegnany. Całą Grecję ogarnęło przerażenie. Menady są wszędzie, a ich drogę znaczą zniszczone miasta. Dionizos wysłał je przeciw Tebom jako karę za zniszczenie jego domu. Jeżeli chcesz przywrócić spokój, musisz znaleźć sposób na zabicie tych przerażających potworów. Tylko wówczas mieszkańcy Grecji poczują się znowu bezpieczni i ponownie zostaną nawiązane kontakty handlowe i dyplomatyczne. No to bardzo. Ile mamy ludności? Około 3000. Każdy bunt ma w sobie szczyptę szaleństwa. Czyli jeszcze tysiaczek. Czekajcie. Co my tu potrzebujemy? 11 partnerów. A kto nie jest naszym partnerem? Jakiś rywal jest? O co tutaj lata? Chyba się odkryją jakieś nowe miasta. Dobra, zobaczymy. Powrót. Jakiś inny bóg potowarzyszyłby ci w polowaniu. Menada, niezabity. Dobra, jaki tutaj trzeba będzie wybudować? Jeszcze nie ma. Okej, czekamy na razie na rozstrzygnięcia. Cóż tutaj będzie się działo? Eksport wino. Troszkę wina byśmy oddali, bo mamy tu już prze... Pozdrowienia od Demeter. Myślę, jakbyśmy poszli w tę stronę albo w tę tu, to tutaj wyczyścili i tu zbudowali kolejną haciendę. Poczekajcie, agora zwykła. Chyba tak powinno być, ok. Maneda w mieście. Gdzie ona jest? O matko, to ta. Przybytek Achillesa. O wielki łazik, by walczyć z Menadą. Możesz teraz wybudować przybytek Achillesa i ściągnąć samego Achillesa do miasta. No kuźwa, muszę, przynajmniej wejdzie to wszystko rozwalała chyba. Gdzie jest przybytek Achillesa? Co on potrzebuje? Wszystko jest? Nie wierzę. Poślij, ja pierdzielę, zobaczcie. Zaraz Maneda będzie pokonana. Bailando. Bailando, ja się zajmuję już budową miasta, ej.
Twoja próba wezwania straszliwego Achillesa zakończyła się sukcesem. Brawo. Czekajcie. Moneta zabita. Pozdrowienia od Artemidy. Super, Eleusis rozkwita. Dobra. Potowarzyszyłby ci w polowaniu. Moje menady pokażą ci, że życie to nie tylko zabawa. Drugi raz? O kurna rasa. O kurna rasa. Zobacz jak w mrowisku. Talos? O-o. Przybytek Jazona, japie, w jeden miesiąc z czemu czadział? Ojej, Junio, gdzie ja mu tu Jazon? No ej, no co jest? Jesteś gotów? No jestem gotów. Poślij, dawaj. No dawaj, Jazon, dawaj. Cydonia cierpi. 11 partnerów, zysk i ludność. No to zaraz zrobimy. Jazon, dawaj. Dobra, zaraz wydam 4 tysiaki. Co z tym Jazonem? Jazon. Ja pierdzielę, dawaj, bo nie mam czasu.
No powiem, że miasto jest kocur. Nawet poprzednim razem tak szybko mi się tego nie udało chyba ogarnąć. Gorsze zdanie, no kurrr. Bo ja mam 10 przybytków na raz gotowych. Takich rzeczy się nie daje. Jestem ja, Zjorkos, po twojej dyspozycji. Moje menady pokażą ci, że życie to nie tylko zabawa. Kalidon. Wszystko wróciło do normalności. Ludzie mogą bez strachu mieszkać w swoich domach. Przywódcy ponownie nawiązali kontakty, a kupcy wędrują z towarami po całej Grecji. Jednak ciągle towarzyszy ci poczucie zbliżającej się zagłady. Może z powodu szaty i naszyjnika harmonii, obiecanych ci dawno temu przez Kadmosa, które do tej pory nie dotarły do Tebu. Co gorsza, od dłuższego czasu nie otrzymałeś żadnej wiadomości od Kadmosa. Należy spodziewać się kłopotów. Kolejna wojenka. No to dobra. Menady atakują ogarnięte. Tchórzliwy Polinik, którego wygnano z Teb, ukradł szatę i naszyjnik harmonii. Ten dwulicowy łotr rości sobie prawo do tronu Teb. A Adrastowi z Argos i Tydeuszowi z Kaledonu obiecał zaszczyty w zamian za pomoc w zdobyciu twojego miasta. Musisz pokonać tych nieprzyjaciół, aby zatrzymać to, co ci się sprawiedliwie należy. W tym czasie kulawy bóg Hefajstos nakrył na gorącym uczynku swą żonę Afrodytę w towarzystwie Aresa. Łącząc różne fakty, Hefajstos zrozumiał, dlaczego Ares i Afrodyta byli tak dumni z harmonii podczas jej ślubu. I dlaczego 20 lat temu śliczna bogini uznała, że musi spędzić 9 miesięcy na farmie piękności, rozpalony ze wściekłości bardziej niż metal, który kuje na swym kowadle. Hefajstos postanowił zniszczyć to, co Aresowi najdroższe, bez względu, czy będzie to śmiertelnik, potwór czy miasto. No to się porobiło. Opanuj Kalidon Argos Orchomenos, 4 świątynie, 100 ludzi zamieszkujących pałacyk. Tytuł kolejnego odcineczka, pretendent do tronu. Czcijcie mnie, a będę Apollo. I uzdrawiać chory. O, proszę. Moment, to mamy zrobione. Rywal. No dobra, czyli co, budujemy świątynkę. Wyrocznia Apolla. Dawaj. Dawaj, robaczku. Okej, słuchajcie, to na tyle w tym odcinku. Godzinka za nami. Trochę żeśmy misję opierdzielili, jesteśmy trochę do przodu, sporo. Na dzisiaj wystarczy... kolejna część, pretendent do tronu, już być może jutro.
Na ten moment zapisujemy misję. No i co? No i widzimy się w kolejnych odcinkach. Zeus jest fajny, polecam. Fajna gierka, fajne wspomnienia. Mam nadzieję, że tam w komentarzach opiszecie, czy wam się podoba, czy nie. No i dobra, no co? Budujemy kolejną świątynię. Mamy już Aresa, Afrodytę, Atenę. Tym razem będzie Apollo nam pomagał, także zobaczymy, jak to tam wyjdzie. I bądźcie na kolejnych odcinkach. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.